Dom Medica jest placówką medyczną świadczącą kompleksową opiekę nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych. Zapewnia regularne wizyty lekarza, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty. W ramach świadczenia pacjent otrzymuje wymagany sprzęt medyczny oraz dedykowane urządzenia do ćwiczeń oddechowych. Świadczenie jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ważnym elementem postępowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie jest stosowanie inhalacji, ćwiczeń oddechowych oraz efektywny kaszel. Połączenie zabiegów i przeprowadzanie ich w odpowiedniej kolejności pomaga w oczyszczaniu dróg oddechowych. Jedną z metod ułatwiających transport wydzieliny jest aktywny cykl oddechowy. Zabieg składa się z trzech powtarzanych cykli oddechowych: spokojnych oddechów, głębokich oddechów torem piersiowym oraz dynamicznych wydechów przez otwarte usta. Aktywny cykl oddechowy wykonuje się w celu uruchomienia i wykrztuszenia zalegającej wydzieliny. Optymalną pozycją do przeprowadzenia zabiegu jest pozycja siedząca. W celu przeprowadzenia zabiegu usiądź wygodnie na krześle, przyjmij pozycję wygodną, wyprostowaną, z plecami opartymi, ramionami ułożonymi luźno. Zacznij spokojnie oddychać. Aby aktywować przeponę, połóż rękę na brzuchu, która się powinna delikatnie unosić przy wdechu i opadać przy wydechu. Wykonaj kilka spokojnych oddechów, a następnie oddychaj głęboko, aktywując klatkę piersiową. W tym celu wykonaj głęboki wdech, wstrzymując powietrze, licząc do trzech i wypuść przez lekko otwarte usta. Czynność powtórz czterokrotnie. Ponownie wykonaj kilka spokojnych oddechów z wykorzystaniem przepony. Ostatnim etapem zabiegu jest dynamiczny wydech, tak zwany HAF. W tym celu weź głęboki wdech i z całą siłą wydmuchaj powietrze przez otwarte usta, wypowiadając głoskę HA. Czynność powtórz dwukrotnie. O skuteczności terapii świadczy charakterystyczny dźwięk furczenia, związany z gromadzącą się wydzieliną. Jeśli wydzielina znajduje się na wysokości tchawicy, wystarczy zakaszleć, wówczas z łatwością powinna się odkrztusić. W przypadku braku efektywnego kaszlu i odkrztuszenia wydzieliny, cykl należy powtarzać. Ważne! Ćwiczenia oddechowe poprzedzone inhalacją oraz oklepywaniem klatki piersiowej są bardziej efektywne i skutecznie ułatwiają usunięcie wydzieliny z drzewa oskrzelowego. Sprawne i systematyczne oczyszczanie dróg oddechowych z zalegającej wydzieliny minimalizuje ryzyko infekcji płuc.